Chodzi, co to się wyrabia i co to w ogóle jest, no, co to jest, no. Hej ludziska, cześć wam wszystkim, z tej strony jak zwykle ludzkie kalesony, czyli Grzechu 40. Mam zaszczyt zaprezentować kolejną dozę materiałów z tego zasnego tytułu, jakim jest Spin Tires Mad Runner na modach, rzecz jasna ogrywany w singlu, gdzie pokazuję wam realne konstrukcje, myśl technologiczną byłego sowieckiego Sojuza, no i również opowiadam o nich ciekawe historie. Mam nadzieję, jest to miodem na wasze spragnione epickich wrażeń uszęta. Dzisiaj chciałem wam pokazać nową mapę, nową dozę, myślę, całkiem ciekawych maszyn. Oczywiście modów do owego tytułu jest co niemiara. Jest ich naprawdę piekielnie dużo, ale ja staram się na tej serii wybierać i pokazywać wam tylko i wyłącznie te najlepsze z najlepszych. Myślę, że to nie ulega nawet najmniejszej wątpliwości. Idąc w myśl owej jakże epickiej zasady, dzisiaj pokażę wam cztery nowe pojazdy. Pierwszą z nich będzie maszyna zastosowana przeze mnie typowo do zwiadu. Myślę, że każdemu miłośnikowi właśnie tej myśli konstrukcyjnej wschodu, a i przy okazji osobie, która jest nieco bardziej leciwa, być może była nawet w polskim wojsku w okresie PRL-u, jest to konstrukcja doskonale znana, bo w istocie powinna być, była ona swego czasu bardzo rozpowszechniona w całym bloku wschodnim za tak zwaną żelazną kurtyną. Mowa tutaj rzecz jasna o słynnym gaziku. Czyli gazie 69 i door. Liczba 69 tutaj jest akurat przypadkowa. Bez podtekstu proszę. Oczywiście o nim będę zaraz dosyć solidnie opowiadał, ale już na dobry początek, jeżeli chcielibyście jakiekolwiek informacje na jego temat, taką najbardziej kluczową jest ten fakt, iż na początku był gaz 67, którego no tutaj wam nie pokażę, potem był właśnie ten gaz, czyli gaz 69, a następnie powstał UAZ 469, czyli ten standardowy Jeep, który był przez nas z Dudusiem wykorzystywany w podstawowej wersji tej serii Mad Runnera. Czyli to jest tak jakby prekursor tamtego Jeepa, można powiedzieć jego starszy dziadek. Dobrze, to jest pierwsza konstrukcja. Druga konstrukcja jest nieco większa i nawet może bardziej fascynująca. Zobaczcie, jaki behemot. Jaki potworek, no robi to wrażenie. Jest to solidna kreaturka, rzecz jasna w malowaniu typowo historycznym, bo tak te ziłki były malowane, na dole taki czerwony kolor wpadający w bordo, na górze biało, można powiedzieć patriotycznym, biało-czerwono, chociaż myślę, że nie o to chodziło Sowietom. Tak czy inaczej, konstrukcja może się wydawać jakby na pograniczu sci-fi, jakby była również no, wynikiem pracy jakichś kosmicznych technologii, nie wiadomo co, ale nic bardziej mylnego. Jest to standardowy ZIL 131, tylko w wydaniu 8x8, czyli dodano tutaj kolejną oś tylnią, z tego co widzicie, no raczej się to rzuca w oczy, prawda? myślę, że ciężko przeoczyć, co sprawia, że konstrukcja została kompletnie zredefiniowana z perspektywy swoich możliwości mobilnych, a i przy okazji robi ogromne wrażenie. Też chciałbym, żebyście zwrócili swoją subtelną uwagę na opony, jakie tutaj zostały użyte. One dosyć specyficznie wyglądają, są takie bardzo mocno napompowane, taki balonik, prawda? To nie jest standardowa opona, no bo standardowa opona ma mniej więcej równy brzeg, a tutaj jest to wyprofilowane w taki półokrąg, są bardzo grube, bardzo duże, są to typowe opony przeprawowe syberyjskie i ta konstrukcja historycznie była właśnie w takie opony wyposażana, więc to nie jest żadne sci-fi. Kolejnym potworkiem
behemocikiem, którego wam dzisiaj pokażę, jest rzecz jasna kolejny wytwór tych instytutów naukowo-badawczych NAMI. Jest to NAMI 058S, nie mylić z NAMI 058. I żeby wam jakkolwiek rozrysować, co to w ogóle jest za maszyna, skąd to się wzięło, to powiem tyle. Po prostu usytuuję wam to chronologicznie. Na samym początku powstał NAMI 058. Jedna z pierwszych takich sowieckich ciężarówek, która miała uchodzić za pojazd nie do zakopania się, która miała sobie radzić w każdych warunkach. Oczywiście wam go niestety nie pokażę, dlatego że takiego moda nie odnalazłem, ale było coś takiego. Następnie powstał NAMI 058S, czyli właśnie ta ciężarówka, na którą teraz patrzymy. Wydaje się ona być dosyć normalna, oczywiście typowo syberyjska, wysoko zawieszona, ma wiele kół i tak dalej, ale nic bardziej mylnego. Jej konstrukcja jest bardzo innowacyjna, niespotykana, wyprzedzała ona swoje czasy i to do tego stopnia, że po dziś dzień takich konstrukcji się raczej nie stosuje, się ich raczej nie widuje na świecie. Będę w przyszłości mówił o tym, co w niej jest tak bardzo unikalnego, ale to miała być kolejna ciężarówka, tak, kolejne wcielenie, kolejne pokolenie tego pojazdu nie do zakopania się, który miał sobie radzić nawet w najtrudniejszym syberyjskim terenie. Następcą owego pojazdu było rzecz jasna NAMI 0127, które widzimy tutaj. Chciałem wam ten pojazd zaprezentować już na poprzedniej mapie, ostatecznie mi nie wyszło, ale i tak jestem dumny z siebie, pokazałem bardzo wiele konstrukcji typowo gąsienicowych, więc to jest tak naprawdę syn tamtego pojazdu. Tamten był najpierw, potem powstał ten. I to było kolejne wcielenie tych sowieckich potworów, tych gigantów syberyjskich, które miały się nigdy w życiu nie zakopać. Również całkiem ciekawa technologia, całkiem intrygująca konstrukcja, o której będę wam prawił. Również zostały tutaj zaimplementowane takie rozwiązania, które miały sprawić, że pojazd nigdy w życiu się nie zakopie, o czym będę rzecz jasna opowiadał. A z kolei synem tej konstrukcji, takim duchowym następcą owego pojazdu, był rzecz jasna NAMI 0157, nazywany także Uralem 5920, którego na tej mapie wam nie pokażę, ale już go widzieliście, jak najbardziej to jest ten gąsienicowy potworek z Gredek, którego wam pokazywałem na poprzedniej mapie. Rzecz jasna, standardowy Ural, tylko że posadowiony na samodzielnych wózkach jezdnych w oparciu o gąsienice. No i to już było takie zwieńczenie tej myśli konstrukcyjnej, która miała służyć, no można powiedzieć, skłaniać się ku jednemu celowi, osiągnięcia tego jednego celu, czyli właśnie stworzenia pojazdu, który nigdy się nie zakopie. Takie pojazdy chciałbym wam pokazać dzisiaj, będę o nich prawił, poprawię, jeżeli tylko zdążę, także właśnie o tych naukowych instytutach badawczych NAMI, bo ich historia jest szalenie fascynująca. No i jeszcze nowa mapa. No na razie niespecjalnie wiele widać, powiem jedynie tyle, że jest troszeczkę mniejsza od poprzedniej. Zobaczmy w ogóle, jak ona wygląda. Ja widziałem zdjęcia tej mapy, wydawała mi się całkiem fajna, oczywiście po niej nie jeździłem zbyt dużo, więc nie wiem, jak ona wygląda w każdym miejscu. Będzie tutaj troszeczkę zdziwek, myślę, że nie jeden raz się zaskoczę. Czyli na północy mamy punkt tartaczny. Całkiem sporo punktów obserwacyjnych, jak na tak niewielką mapę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh damn, 7 tartaków, 1 warsztat. Kyriem magistrale eleison, toż to wiele. Toż to wiele. No dobra, 7, czyli na każdy ten pojazd przypadałyby co najmniej 2 kursy. Na to by wszystko wskazywało. Nie wiem, zobaczymy. Myślę, że będzie ciekawie, ale żeby nadmiernie nie przeciągać struny, na razie pojedziemy przed siebie w bezkres Syberii tymże właśnie gazikiem 69. Podkrywamy sobie troszeczkę mapę, no bo pojazd będzie właśnie pełnił w moim garażu, chociaż tutaj garaży nie ma, ale wiecie, tak symbolicznie mówiąc, w moim garażu będzie pełnił właśnie tą funkcję typowego zwiadu. Myślę, że na początek mógłbym odkryć ten punkt, czyli udać się na moją lewicę. No i dziabnę sobie herbatki pod ten gameplay. A, 9 minut to nawet całkiem nieźle. Na poprzedniej mapie ględziłem, a chyba, nie wiem, z 15 minut. Więc wyrabiam się, ludziska, wyrabiam się. Robię co mogę, żeby tylko jak najbardziej skracać te moje gargantuiczne wypowiedzi, ale wiecie, że ja po prostu lubię gadać, co jest całkiem ciekawym odniesieniem do świata realnego, bo wiecie, powiem wam szczerze, ja w realnym świecie raczej jestem tego typu osobą, która no waży słowa,
Raczej nie rzucam słów na wiatr, raczej nie gadam głupot, raczej nie jestem tym podobną gadułą, która musi trajkotać jak ta przysłowiowa Katarynka. Nie, prędzej bliżej mi do persony, która jak mówi, to już mówi po prostu coś mądrego. Czasami mam oczywiście takie dni, że także potrafię trajkotać jak Katarynka. Myślę, że każdy mój kumpel jest to w stanie potwierdzić. Potrafię kompletnie monopolizować dane spotkania z przyjaciółmi, jakieś imprezy. Jak się rozgadam, to po prostu potrafię tak lecieć z tematem przez kilka godzin. I w ogóle mi nie przeszkadza, że nie mam na przykład kompanów do rozmowy, tylko sam gadam, a wszyscy się na mnie patrzą jak na wariata. Takie dni też mojego życia się zdarzają, ale zdarzają się także takie, gdzie kompletnie nie mam ochoty mówić i załóżmy potrafię przyjść na imprezę i wypowiedzieć 5 słów. Też mi się zdarza, więc jestem dziwnym człowiekiem ogólnie, ale myślę, że częściej, aha, czyli w ogóle nie tutaj pojechałem, gdzie chciałem. Jaki bączuś, zobaczcie, jakiego ślimaczka zakręcił, ale ślimor! No dobra, w takim razie udaję się na południe. Czy mam tutaj gdziekolwiek posterunek ostępowy, też to trzeba mieć na uwadze. No to tutaj bym musiał jechać, do tego punktu chyba, nie? Mapa bardzo mi się spodobała, postanowiłem ją wybrać nie bez powodu, wydawała mi się bardzo ciekawa, oglądałem jakieś tam materiały na tej mapie, widziałem zdjęcia i faktycznie jest fajnie zaprojektowana, myślę, że powinna nam przysporzyć wiele radości. No i kontynuując, raczej jestem częściej, myślę, taką osobą, która mniej mówi niż więcej, zatem zaczęlibyście zachodzić w głowę, dlaczego tak jest, grzechu, że na materiałach buzia ci się nie zamyka, jadaczka po prostu skrzeczy 24/7. Prawdopodobnie dlatego, że ja mam taką konwencję działalności, wychodzę z założenia, że twórca jest narratorem, że jeżeli ktoś sobie chce włączyć grę samoistnie, to sam to sobie może zrobić w swoim zaciszu domowym, natomiast ja tutaj jestem po to, żeby wam ten czas umilić, żeby dodać od siebie swoje 3 grosze, żeby jakoś skomentować to, co się dzieje na ekranie, ewentualnie dodać jakieś 3 grosze ze świata realnego, opowiadać troszeczkę ciekawostek. Bardzo mnie subiektywnie mierzą tacy youtuberzy, którzy włączają grę i załóżmy grają i tyle w temacie. I przez 5 minut potrafi się taki jegomość, taki chłopek, roztropek. Super. Tutaj chciałem jechać! W ogóle gubię się fatalnie tutaj, no ale dobra. Jadę po prostu przed siebie, może gdzieś wreszcie dojadę. No, nie, bardzo mnie denerwują tacy youtuberzy, którzy potrafią się przez załóżmy 3-5 minut materiału w ogóle nie odezwać, a też takich widywałem zarówno na zagranicznej, jak i na polskiej scenie youtubowej i zachodzę w głowę, po co ludzie w ogóle takie osoby oglądają. Po co? Jeżeli ja mam się nie odzywać jako narrator, no to równie dobrze jako widz sobie sam mógł odpalić tytuł i sam w niego pograć i wyjdzie na to samo, nawet lepiej się będę bawił, bo będę robił to, co ja chcę, a nie to, co robi dana osoba, prawda? No ten komentator jednak po coś tutaj jest. Dobra, bosko, epicko, teraz jadę prosto jak pysk, strzelił właśnie do tego punktu. No i jest dosyć stromo, pojawiają się góry, wcale nie małe, dosyć taki mglisty dzień. To mi się nie do końca podoba w tym Madranerze, jednak przemyślałem to, bo ja wiem, że kiedy kończyłem tego Madranera standardowego z Dudusiem, to właśnie mówiłem, że to jest takie fajne, taka oprawa graficzna nieco mroczniejsza, gdzie właśnie to niebo jest zasute chmurami, jednak zmieniam zdanie. Myślę, że po dłuższym czasie, po tym dłuższym kontakcie z grą, kiedy miałem tę okazję porządnie przemyśleć, to jednak bardziej podobała mi się oprawa graficzna podstawowego Spintyresa, no bo była bardziej realistyczna, powiedzmy sobie szczerze, no tak, pochmurne dni też się w realnym świecie zdarzają, troszeczkę zamglone, troszeczkę pochmurne, ale na litość boską każdy dzień, na każdej mapie w tej grze tak wygląda, no, lekka przesada. No i dobra, to teraz, tu jakaś potężna rzeka, eta je Wolga, no nie wiem. To jest chyba droga, nie? Czyli no to chyba całe południe sobie od razu odkryję, czyli jadę za moje plecy i odbijam od razu w pierwszą odnogę w lewo. Myślę, że to będzie całkiem racjonalne. No, nie kończąc wątek, osobiście uważam, że jeżeli ktoś nie ma czegoś ciekawego do powiedzenia, to po prostu nie powinien tworzyć tym podobnych materiałów. Takie moje zdanie, nie każdy się ze mną musi zgodzić. Zresztą to też idzie koncyliacyjnie z takim słynnym zdaniem Wojciecha Cejrowskiego. Wiecie, że Wojciech Cejrowski też prowadził swoje własne prywatne audycje radiowe. No, być może dla niektórych jest to zaskoczenie. I nie mówię tutaj o wywiadach takich, jakie na przykład czynił w Radiu Koszalin. Nie chodzi mi o wywiady. Wojciech Cejrowski także prowadził swoje własne prywatne audycje radiowe, gdzie był speakerem, puszczał melodie typowo właśnie takie latynoskie. Zresztą bardzo się tego fajnie słuchało, nie powiem, że nie.
Natomiast on tam właśnie zwykł mawiać, że jaką radę może udzielić takiemu początkowemu speakerowi. Mianowicie, jeżeli chłopie, nie masz nic ciekawego do powiedzenia, po prostu włącz piosenkę. Jeżeli, kiedy ta piosenka przeleci, dalej nie masz nic ciekawego do powiedzenia, to włącz kolejną piosenkę. Jeżeli po drugiej piosence ponownie nie masz nic ciekawego do powiedzenia, to chłopie, po prostu zmień zawód, bo to oznacza, że raczej speaker z ciebie żaden. I myślę, że podobnie jest w przypadku właśnie tym podobnej działalności YouTube'owej. No na dobra, chodźmy ten wątek, bo rozgadałem się, powiedzmy sobie coś niecoś o tym gaziku. Zresztą z tego co widzicie, strasznie jestem uchachany. Mam nadzieję, że tym razem na tej mapie już nie będę miał takich problemów technicznych jak na poprzedniej, że nic się nie będzie wieszać, resetować. Uuu, statek. Handlówka, zobaczcie, jakaś masówka, kontenerówka. Fajne, fajne. Mam nadzieję, że nie będzie już problemów technicznych. Ta mapa jest mniejsza, jest inna. Poprzednią mapę odinstalowałem. W ogóle od czasu, kiedy się ostatnio widzieliśmy, zreinstalowałem cały tytuł, kompletnie całuteńki tytuł. Wszystkie mody ze Steama odinstalowałem, zainstalowałem ponownie. Wszystkie mody ze stron internetowych odinstalowałem, zainstalowałem ponownie, wywaliłem całe te modyfikacje właśnie do obsługi maszyn gąsienicowych, które być może odpowiadały za problemy techniczne do tej pory, więc mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Zobaczmy. No, ładnie. Ładnie idzie. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, że nie będzie problemów technicznych. Tak czy inaczej, ja się starałem, żeby ich faktycznie nie było. Jeżeli wystąpią, no to ja już naprawdę... Ja już po prostu nie wiem, czym to może być spowodowane. Ale ponad pół dnia spędziłem na reinstalacjach modów do owego tytułu. Tak więc zobaczcie, ile ja dla was robię, jak się poświęcam. O, dziwny mostek, dosyć niski. Albo jest taki wysoki poziom wody, albo ten mostek został troszeczkę zbyt nisko zamontowany. No bo... Z tego co widzicie, woda przelewała się jego górną krawędzią i obecnie może to nie jest problem, ale jak wodą będzie spływała jakaś drewniana kłoda, no to od razu zmyje mostek. Co nie, co tak. Zobaczmy, jak to wszystko się prezentuje. Zmierzałbym do tego, żeby odkryć ten warsztat, dlatego że całkiem fajne modyfikacje są na tym gaziku i chciałbym wam je też pokazać. Więc teraz pojedziemy tu, a potem w stronę warsztatu sobie odbiję. Tylko jak ja mam odkryć ten zasrany warsztat, skoro ja nie mam żadnych modów... O, maszyna. Eta je maszyna! O, zobaczcie, pokryta płachtą była. Fajne. No, widzę, że twórca tej mapy się przyłożył. Z tego co widzicie, ta mapa też mniej ścina, jeżeli chodzi o obrót kamerą, więc może wszystko będzie płynniejsze i lepsze. Zobaczymy. Natomiast też jak się jest w centralnym punkcie mapy, troszeczkę gdzieś tam chrupnąć lubi. No, ale i tak chodzi lepiej niż poprzednia. Czyli odbijamy w moją prawą, no i dalej odkrywamy mapę. Gazik radzi sobie całkiem przyzwoicie, ma napęd na wszystkie koła. Rzecz jasna, jest to jeepeł typowo militarny. Oj, żebym tego czasem po niewczasie nie powiedział, bo rzeka zawsze jest powodem do niepokoju z mojej strony. Tym bardziej jak nie ma drzew po drugiej stronie, wiecie o co chodzi. Nigdy nie wiemy, co się czai pod wodą. To brzmi jak normalnie ktoś mówił o Cthulhu. Nigdy nie wiesz, co się czai pod wodą. Może to być potężny Cthulhu. No, ale dobra, bo pierdacze, nic z tego nie wynika, więc opowiedzmy sobie latarnia. Fajnie, fajnie, ciekawe elementy tutaj ktoś zaimplementował. Powiedzmy sobie troszeczkę o ciekawostkach. Oczywiście gazik 69, maszyna, którą obecnie prowadzę, powinna być wam doskonale znana. Była produkowana historycznie, rzecz jasna, w fabrykach Gaza. Do, a gdzieżby indziej? Które to były fabrykami zlokalizowanymi bezpośrednio w rejonie tak zwanego Zato Gorkiego, w gorkiowskim automobilnym zawodzie. Oczywiście o tych obszarach produkcyjnych Gorkiego już wam opowiadałem praktycznie dwa razy na tej serii, więc nie będę się po raz kolejny powtarzał. Myślę, że już mniej więcej zdajecie sobie sprawę z tego, co to były za tereny, z czym to się jadło, z czym to było związane. Aha, fajna mapa, podoba mi się. Jak na razie jestem bardzo nią zafascynowany. Bardzo ładna mapa. Fajnie zbudowana. Tak więc o Gorkim nie będę ponownie opowiadał. Natomiast chciałbym, żebyście wiedzieli, że ta maszynka była produkowana od roku 1952 do 1972. Przy czym tą drugą skrajną datę potraktujcie troszeczkę z przymrużeniem oka, o ciupinkę w cudzysłowie. A to z tego prostego powodu, że istnieją dalej takie tereny na obszarze naszej planety,
gdzie pojazd jest produkowany po dziś dzień. O czym będę opowiadał w przyszłości, ale na razie chciałbym, żebyście wiedzieli, że mimo wszystko takie tereny też istnieją i dalej jest to możliwe, żeby sobie kupić nowego, fabrycznie wyprodukowanego gaza 69. Co jest dosyć śmieszne, dlatego że konstrukcja jest naprawdę skrajnie archaiczna. Ona była produkowana zaraz po okresie II wojny światowej, więc wodotrysków tam nie ma. Zresztą zobaczcie, jak to wygląda. Mod prezentuje się tak i tak prezentowało się także wnętrze owej maszyny w realnym świecie. Spartańskie, prawda? Dosyć takie... łuski po nabojach, zobaczcie, po jakiejś szczelbie i takie karabinowe się tutaj znajdują. Fajne, fajne, podoba mi się taka dbałość o szczegóły. W ogóle, ja tu mam spluwę obok siebie. Damn! Typowy kierowca syberyjski. Co to jest za spluwa? Nie, to nie... z takiego widoku nie ma spluwy. Ale z wnętrza było ją widać. Było ją widać? Nie, to jest ten klucz. A, to klucz to na siedzeniu leży. Myślałem, że to jest broń. No dobra, trudno. Tak czy inaczej, jak mnie niedźwiedź zaatakuje, tak zwany niedźwiedź, bo tak się to wypowiada po rosyjsku. Zresztą za każdym razem, kiedy mówię słowa niedźwiedź, to mi się kojarzy, jak byłem w Federacji Rosyjskiej nieopodal Moskwy. Mam nadzieję, że tutaj znowu lista pojazdów mi się nie wydłuży ponad wszelką miarę i że ten interfejs z odholowaniem i pominięciem nocy mi nie zniknie. Czyli teraz na północ jedziemy, dobra, a raczej na east. Nie, na nord, dobrze patrzę, na nord, czyli na północ. Za każdym razem, kiedy przytaczam słowo niedźwiedź, to mi się kojarzy, jak byłem właśnie w Moskwie. I tam była taka wódka w sklepach, nazywało się to Syberyjski Niedźwiedź, z takim niedźwiadkiem na czele. Nawet korciło nas z kumplem, żeby sobie zakupić taką gorzałę. Bo powiem wam szczerze, wódki na wschodzie są bardzo smaczne i zdecydowanie smaczniejsze od naszych. Też wielokrotnie to słyszałem, zanim zacząłem jeździć na wschód i wydawało mi się to takie troszeczkę nad wyraz, ale to jest prawda, znaczna część ich marek, nie mówię, że wszystkie, bo również trafiają się kompletne berbeluchy, ale znaczna część ich marek smakuje lepiej od naszych. Dlaczego? Dlatego, że oni słodzą wódki. To jest taki jeden kruczek prawny. Oni słodzą wódki. U nich wódka jest po prostu słodka. No, nie każda, ale znaczna ich część. No i taka słodka wódka, powiem wam, całkiem nieźle smakuje. Zresztą moim ulubionym, takim bardzo wysokoprocentowym alkoholem jest bezpośrednio... Boże, jak to się nazywało? Nie Smirnow, nie Nemirnow, tylko... widzicie? Absynt, właśnie, absynt. Zapomniałem słowa. Absynt czeski. Bardzo, bardzo taki uklejkowy trunek, alkohol no złożony w znacznej mierze z cukru, ma taki anyżowy, cukierkowy posmak, ale bardzo smaczny. Oczywiście ja nie przepadam za takimi mocnymi alkoholami, wolę zwykłe alkohole pokroju martini czerwonego, martini rosso, ewentualnie prawda, jakieś tam piwa kraftowe, ale no też jak muszę już pić coś mocnego, to lubię, żeby to miało jakikolwiek smak, żeby to było jakkolwiek słodkie, a nie na przykład piję zwykłą gorzałkę, która no po prostu pali w gardło i nic, w związku z tym nic z tego nie wynika. Zaczyna się robić ciemno, ty w dupę jego mać. Mam nadzieję, że boboki mnie tu nie zjedzą na tej mapie. No i dobra, bo znowu odchodzę od tego głównego wątku, chciałem poopowiadać o gaziku. No i ludziska, taką główną sprawą jest to, że ten gaz 69 jest następcą, takim duchowym spadkobiercą wcześniejszej odsłony gazów radzieckich, czyli właśnie takich jeepów wojskowych, typowo terenowych, bo ta maszyna, chociaż w cywilu też była użytkowana przez masy, to tak naprawdę była projektowana jako pojazd typowo militarny, powiem sobie szczerze. Ale też ciekawostka, no bo dlaczego? Dlaczego? Moglibyście zachodzić w głowę, dlaczego tak, a nie inaczej. Po raz kolejny musiałbym nadmienić to, co już kiedyś mówiłem na tej serii, czyli Sowieci wychodzili z założenia, bolszewicy wychodzili z takiej mądrości ludowej, że jeżeli cokolwiek będzie spisywało się w warunkach typowo militarnych, to tym bardziej sprawdzi się i spisze w cywilu. Jakaś to logika postępowania była, dlatego też oni swoje maszyny najczęściej produkowali właśnie do celów wojskowych, a to, że przy okazji one były wykorzystywane cywilnie, no to teoretycznie miały być, dlatego że był deficyt takich maszyn, produkowało się je milionami przecież na użytek takich militariów, no to na przykład Ziła 130 nie wyprodukowałoby się w 3,5 milionie egzemplarzy, a faktycznie został wyprodukowany w takiej liczbie. On został
niejako zaprojektowany jest też z myślą o tym, że będzie użytkowany normalnie na co dzień przez zwykłych ziomków ZSRR. Tyle tylko, że projektowano ją, tą konstrukcję, tworzono z myślą o militariach, żeby tam sobie poradziła. Podobnie było z tym gazikiem. No i ciekawostka jest taka, że był on duchowym właśnie spadkobiercą, takim następcą Gaza 67, który był nazywany w ZSRR. No tutaj wam go nie pokażę, moda na Gaza nie znalazłem, na 67, chociaż też jakoś potwornie inwazyjnie go nie szukałem, może gdzieś tam jest, muszę jeszcze poszperać, może wam go pokażę w przyszłości, ale był on nazywany tak zwanym wschodnim Willisem. Dlaczego wschodni Willis? No z tego co wiemy, Willis to był amerykański Jeep, taki Jeep aliancki z okresu II wojny światowej. Znamy go ze wszystkich drugowojennych filmów. Powiedzmy sobie szczerze, jest to konstrukcja doskonale nam znana, w każdym razie powinna być. Natomiast Gaz 67 był nazywany takim Willisem Wschodu z tego prostego powodu, że potwornie mocno tego amerykańskiego Willisa przypominał z perspektywy swojej budowy, z perspektywy ogólnych kształtów, tej sylwetki, tak zwanego counterfektu, czyli wizerunku. Po prostu maszyny były do siebie dosyć znacząco podobne. Oczywiście, no nie identyczne, ale te podobieństwa były zauważalne. One były dosyć inwazyjne. Dlatego jak ktoś się nie znał na maszynach, na pojazdach, no to nawet się zdarzało, że zwykł właśnie na tego Gaza 67 mówić Willis, co było rzecz jasna bójdą, no bo Willis jest konstrukcją typowo amerykańską, a nie radziecką, ewentualnie rosyjską, prawda? On się nie wywodził z bloku wschodniego, ale jako że konstrukcja się sprawdziła, no to też była duplikowana w wielu miejscach na naszej planecie. I dlaczego wspomniałem o tym szlak? No ta droga już taka troszeczkę mniej ciekawa, to znaczy bardzo ciekawa, stanowi jakieś tam, prawda, wyzwanie dla gracza, ale góry się pojawiły, drzew, no nie wszędzie uświadczysz, więc jak się gdzieś, chłopie, zakopiesz, może być ciężko. Strome podjazdy, kręte dróżki, jakieś górskie potoki, no nieco bardziej górzysty krajobraz w tym miejscu mapy, ale dalej mapę oceniam na bardzo mocny plus, strasznie mocno mi się podoba. No i ludziska, dlaczego zacząłem w ogóle mówić o tym poprzedniku owego Gaza, czyli Gazie 67? Bo mam z tamtym pojazdem związaną taką rodzinną historię z życia wziętą z realnego świata i chciałem wam ją tutaj przytoczyć, dlatego że uważam, że jest warta przytoczenia. Mianowicie wyobraźcie sobie, że mój dziadek od strony matki zdawał prawo jazdy właśnie na tym Willisie ze wschodu, na tym wschodnim Willisie, na Gazie 67, na typowym militarnym jeepie terenowym. Nasuwa się pytanie, czemu, na litość boską, czemu ktokolwiek w naszym kraju miałby zdawać prawko na takiej konstrukcji militarnej, terenowej, przeprawowej i to jeszcze radzieckiej? No odpowiedź jest dosyć oczywista, myślę, że raczej nie powinna być dla was specjalnym zaskoczeniem. Mianowicie w tamtych czasach, po II wojnie światowej, po prostu nie było samochodów w naszym kraju. Cierpieliśmy na monstrualne, ale to naprawdę okropnie wielkie deficyty. To właśnie dlatego ludzie chodzili na piechtę do pracy. No po raz kolejny mogę to przedłożyć choćby na grunt samego mojego dziadka od strony matki, on do roboty. Zresztą wielokrotnie wam o tym mówiłem, choćby przy okazji serii Zagrajmy w Stalker The Shadow of the Chernobyl. Nie, bo to było na poprzednim kanale. Ja to mówiłem. Jaką serię ze Stalkera mam na tym kanale? Mam serię Stalker Call of Pripyat chyba. Tak, to było Call of Pripyat, czyli Ze w Pripeci. To była ta trzecia odsłona. Notabene też wychodzi, no może nie za niedługo, bo to jest jeszcze kwestia kilku lat, ale ma wyjść. Prace trwają nad Stalkerem 2, więc zdecydowanie będę go ogrywał na tym kanale. Jak się uda, to nawet w dacie premiery, bo zanim ta gra wyjdzie, to już na pewno nowego kompa będę miał. To nie ulega nawet najmniejszej wątpliwości, ale mniejsza, bo znowu meandruję, zameandrowałem się w odmętach mego umysłu. Mianowicie, dlatego też mój dziadek chodził do roboty każdego dnia tak po 20, po 15 kilometrów. Może wydaje się to głupie, może wydaje się to normalne, może wydaje się to nieprawdopodobne. Dawniej, za czasów zaraz po II wojnie światowej, tydzień roboczy trwał 6 dni w tygodniu, więc nie mieliście wolnej soboty. Pracowaliście po prostu 6 dni w tygodniu, wolna była tylko niedziela. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, strasznie duży odsetek społeczeństwa pracował na zmianach 12-godzinnych. Wyście pracowali po 12 godzin na dobę.
Właśnie dlatego, że no wiecie, też częściowo tutaj wchodził ten typowy nurt sowieckiego Sojuza, bloku wschodniego, że przodownicy pracy, że 300% normy, że trzeba się starać dla dobra ogółu, dla dobra narodu, że każdy musi się poświęcać, ale i dlatego tak to wynikało, że dawniej po prostu ogólnie te zmiany były dłuższe i raczej niewielu ludzi było przyzwyczajonych do tego, że zmiana w jakiejś tam fabryce trwa 8 godzin, dawniej normalne było właśnie funkcjonowanie w trybie 12-godzinnym, tak jak obecnie w Chińskiej Republice Ludowej, tudzież w Korei, czyli w tych krajach typowo wyzyskiwanych przez Europę. No szlak! Matko bosko kochano, znajdę ja ten punkt, czekajcie, ja sobie go nawet oznaczę, bo po prostu... Ja nie wiem, co to się ze mną dzieje. Rzeki, rzeki, jeszcze raz rzeki. No. Dobra, czekajcie, ja stąd zawrócę, bo tędy to ja tam chyba po prostu nie dojadę. Wielkie Błocko jest w tym miejscu, głębokie strumyki, teoretycznie wiecie, zwykły strumyk, niby fiubździu, taka bzdetowata sprawa, ale bardzo głęboki strumyk, zobaczcie jak głęboko się tutaj zanurzę w tej wodzie, spójrzcie. No, jest to głębokie, taki górski strumień, więc ta część mapy zdecydowanie stanowi większe wyzwanie, tak mi się coś wydaje. Tak czy inaczej, zresztą dobra, niepotrzebny mi ten znacznik, wiem, że muszę jechać na moje lewo. Fu, na prawo znaczy się, na lewo to musiałem wcześniej, ale się odwróciłem przecież. No i ludziska, nie dość, że 12 godzin, nie dość, że 6 dni w tygodniu, to jeszcze w dodatku 80-90% ludzi chodziło do pracy na piechtę, na nogach. Dlaczego? Dlatego, że samochodów było jak na lekarstwo, to jest ta pierwsza kwestia, znamienny fakt. Po drugie, nawet jeżeli mógłbyś sobie kupić samochód, bo załóżmy była taka możliwość w sklepie, no to i tak nie miałeś na to kasy, społeczeństwo było biedne. Do tego należy dodać ten subtelny fakt, że rower też był rarytasem, nie każdego było stać na rower. Ilość tych sztuk rowerów też była deficytowa, więc jak ktoś miał rower, no to był sułtanem na dzielnicy. No, oczywiście moglibyście spytać, czemu nie jeździł autobusem, komunikacją miejską? Dlatego, że mieszkał na wsi, natomiast w miastach też nie każdy z takiej komunikacji korzystał, bo ludzi również nie było na to stać. Ogólnie społeczeństwo było biedne. No, to były takie czasy, że faktycznie wielu ludzi odbudowywało swoje domy, które były obrócone w gruzy i żyło bardzo, bardzo skrajnie wręcz na granicy ubóstwa. Prawda? Takie to były czasy, no tak w tamtych czasach wyglądała Polska. Zresztą mogę to nawet przedłożyć na grunt późniejszych lat życia mojego dziadka, kiedy potem został obdarowany przez bolszewików, w cudzysłowie, no bo wiecie jak to wyglądało, okres PRL-u. Mój dziadek ogólnie wychowywał się na wsi, nie wywodził się z jakiejś potwornie bogatej rodziny, więc do momentu, kiedy rozpoczął się okres PRL-u, to tacy ludzie nie mieli specjalnie wielkich możliwości rozwoju. Ty się rodziłeś jako biedak i umierałeś jako biedak, specjalnego rozwoju nie odczuwałeś w swoim życiu. Natomiast w momencie, kiedy zaczął się okres PRL-u, no to powiedzmy sobie szczerze, że w tym momencie państwo wysyłało cię do szkoły, jeżeli tylko chciałeś. Szkoła była darmowa, dostawałeś jedzenie, dostawałeś ubranie, dostawałeś książki, podręczniki. Utrzymywało cię państwo, dostawałeś swoją wypłatę, żebyś mógł się uczyć. Potem już miałeś określony zawód i państwo zapewniało ci zatrudnienie w tym zawodzie. I tak też wyglądała historia życia mojego dziadka. Państwo po prostu go wyedukowało, a następnie przydzieliło mu konkretny zawód, dostał przydział na mieszkanie. Został przeprowadzony ze wsi do miasta, zresztą tak jak setki tysięcy ludzi w tamtych czasach. Kurde lebelung, no! Ja chcę ten punkt odkryć! Tam żadna droga nie zmierza. Nie, no to jest jakiś koszmar. Das ist koszmar! Das ist koszmar! No, nie, tak czy inaczej, właśnie dlatego nie ma się co dziwić, że praktycznie wszyscy ludzie, którzy żyli w tamtych czasach, miło je wspominają, pomimo tego terroru, pomimo cenzury, pomimo ogólnej biedy społecznej, tych kolejek do sklepów, tego, że w sklepach nie było produktów, to ludzie jednak zwykli dobrze tamte czasy wspominać, po części dlatego, że dobrze się wspomina te miejsca, gdzie nas nie ma i te czasy, gdzie nas nie ma, bo idealizujemy z czasem nasze wspomnienia, po drugie dlatego, że zazwyczaj myślą o czasach swojej młodości, a wiecie, swoją młodość to raczej każdy dobrze wspomina, bo wtedy ogarniał cały świat i to, co się działo na świecie wielu starszych ludzi, no dzisiaj już raczej nie ogarnia chaosu młodzieży i tego, co się wyrabia.
A i przy okazji dlatego, że faktycznie z perspektywy jednostkowej to takiemu przeciętnemu robotnikowi źle się w okresie PRL-u w naszym kraju raczej nie żyło. Wiecie, w czasy pod gruszą, trzynaste pensje, tak zwane trzynastki, do tego jeszcze... Kurde, nie, nie, ja już nie wiem, gdzie ja jadę. Do tego oczywiście darmowe wczasy dla naszych dzieci. Rzecz jasna, w momencie kiedy pracowaliśmy weekendami albo w święta, to mieliśmy pensję płatną razy dwa, ewentualnie nawet razy trzy. Jeżeli ktoś nam przerwał urlop, no to w tym momencie dobrze, mógł nam przerwać nasz pracodawca urlop, ale w tym momencie przysługiwał nam ten sam urlop, odebranie naszego urlopu od nowa. Więc załóżmy, że mieliście dwa tygodnie urlopu w okresie PRL-u i pracodawca do was zadzwonił, bo chciał o coś spytać, przerwał wam wypoczynek pod koniec tych dwóch tygodni, załóżmy po, no nie wiem, no załóżmy przedostatni dzień urlopu wam przerwał i co? I zgodnie z ówczesnym kodeksem pracy ten urlop przysługiwał wam od nowa. Czyli znowu mieliście dwa tygodnie urlopu, bo został wam wypoczynek przerwany. No dzisiaj absolutnie nie do pomyślenia, ale tak było. Więc no, też nie ma co tak potwornie demonizować tamtych czasów pod każdym względem. Wszystkie czasy, wszystkie ustroje miały swoje plusy i minusy. I dokładnie tak samo było w przypadku polskiego okresu PRL-u. Miało to swoje plusy i minusy, jaka potem już to rzekało ja cię. Bożeż ty mój, ja naprawdę chciałem jechać do warsztatu, chciałem odkryć to, no i jakoś tak gówno z tego za przeproszeniem wyszło, no. To jest straszne. Nie no, ja chcę odbić teraz, gdzie indziej chcę odbić ludziska i mam nadzieję, że wreszcie ta zasrana noc się skończy, bo już jadę w tą noc i po prostu nie wiem, czy to się kiedykolwiek skończy, czy nie. No. Tak czy inaczej, z perspektywy prostego człowieka często bywało tak, że w tamtych czasach tak źle się nie żyło. Oczywiście oceniając tamte czasy, prosty człowiek, taki przykładowy robotnik, najczęściej patrzył tylko na czubek własnego nosa i ani o milimetr dalej. Więc tamci ludzie, którzy w dzisiejszych czasach są starsi, nie dostrzegali tego, że ustrój był nieefektywny, że była cenzura, że były te niedobory, że gospodarka się sypała, że szliśmy w gruzy, że zadłużaliśmy się do 10. pokolenia w przód. Tego już raczej nikt nie widzi, tej nieefektywności pseudo-komunistycznego ustroju, komunistycznego w cudzysłowie, no bo rzecz jasna to prawdziwy komunizm nie był. Tego już prosty człowiek nie dostrzegał, prosty człowiek patrzył tylko na swój byt. No i to oczywiście zaowocowało tym faktem, że praktycznie cała moja rodzina, mam nadzieję, że mogę to powiedzieć, że nikt się nie obrazi, choćby z tego prostego powodu, że ja sam jestem prywatnie, można powiedzieć, anonimową osobą. Niewielu oglądających te materiały zna moje personalia, więc także nikt z mojej rodziny nie powinien się obrazić. Tak czy inaczej, nieomal cała moja rodzina, takie potężne 90% mojej rodziny jest czerwona z perspektywy swoich założeń ideologicznych i przekonań. Serio ludziska, ja się wywodzę z rodziny tak czerwonej, że aż bordowej. Nie bez powodu zwykło się mawiać czerwone Zagłębie, bo na Zagłębiu Dąbrowskim potwornie wielu ludzi było za okresem PRL-u, za komuną, za tamtymi czasami. I w momencie, kiedy tamte czasy się skończyły, ci ludzie poczuli się pokrzywdzeni. Odebrano im te wszystkie przywileje robotnicze. No bo Zagłębie Dąbrowskie to były kopalnie, to były huty, to były fabryki. Tutaj było najwięcej tych właśnie robotników, których przeflankowywano z innych obszarów naszego kraju. No i dawano im właśnie przydział na mieszkanie, przydział na samochód, przydział na to, na tamto, na elementy właśnie domowe, na jakieś tam lodówki. Rzecz jasna także dawano przydział do pracy. Więc takim ludziom żyło się całkiem ciekawie. No i właśnie dlatego ja się troszeczkę wyrodziłem z mojej rodziny, o ile moja rodzina... Ja w ogóle jestem kompletnym przeciwieństwem, bo też wielokrotnie mnie o to pytaliście w tych pytaniach do Q&A. Ja nie odpowiadałem, dlatego że tych pytań mam strasznie dużo zakolejkowanych. No i jeszcze do odpowiedzi na takie kwestie, na takie pytania nie doszedłem, ale widziałem te pytania. Wielu ludzi mnie o to właśnie pytało. Jak wyglądają moje poglądy z perspektywy moich najbliższych, mojej rodziny, prawda? No to wam teraz powiem, jak wyglądają. Ja się wywodzę z rodziny typowo chrześcijańskiej, więc jako ateista jestem no takim odszczepem, można powiedzieć. Odstępstwem od reguły. Wyrodziłem się z tego powodu. A i przy okazji, ja się wywodzę z rodziny tak czerwonej, że aż bordowej. A sam jestem prawicowcem i absolutnie czerwony nie jestem. Jestem przeciwieństwem, więc... Z perspektywy moich poglądów mam kompletnie odmienne poglądy niż właśnie moi najbliżsi. Ale mniejsza. Czekajcie, bo czkawkę mam.
W ogóle, o czym ja tutaj znowu pierdaczę? God damn it! Ja chciałem opowiadać o gazie. Chciałem opowiadać o tym Jeepie, a w końcu skończyłem na Polsce okresu PRL-u. I na opowieściach o mojej rodzinie. No mniejsza. Mam nadzieję, że odcinek nam się spodobał. Kiedy się teraz napiłem, dziabnąłem sobie herbatki, to zauważyłem, moje subtelne oczęta dostrzegły ten solidny fakt, że nagrywam już praktycznie 39 minut, więc materiał powinien być całkiem spoko. Te 9 pierwszych minut było poświęconych typowo na ględzenie, potem już jeździłem, więc 30 standardowych minut tego typowego gameplayu także wam tutaj zaprezentowałem. Mam nadzieję, że klip był przyjemny w odbiorze, bo na pewno był przyjemny w oglądaniu. Wow, zobaczcie, nawet tablica rejestracyjna owego pojazdu została tak fajnie zaprojektowana przez modera. Mianowicie, co tutaj jest napisane? Oczywiście w grażdance, czyli we współczesnej odmianie cyrlicy, to co jest na dole to są litery. Tutaj jest napisane GAZ. No, ta trójeczka to jest Z radzieckie, no już dzisiejszo rosyjskie, a to jest G, czyli to jest GAZ-69, czyli właśnie nazwa owego Jeepa, owego pojazdu. No, dżemnij się chłopie, bo całą noc żeś jeździł, a niebawem czeka nas kolejna dawka jeżdżenia, ale to już na kolejnym materiale na moim kanale z tejże właśnie serii. No póki co... Tak to właśnie wyglądało, troszeczkę się znowu zameandrowałem, dlatego że chciałem opowiadać o Jeepie, ale o Jeepie będę prawił na kolejnym klipie filmowym. Na razie z mojej strony to tyle, widzimy się na kolejnych podobnych i innych materiałach w przyszłości na moim kanale. Hej ludziska, cześć!